Czyli reasumując, nie siorbią i nie zostawiają. Tak, starają się nie zostawiać. O. I starają się siorbać. Żeby... Tak, żeby było po japońsku. Tak, tak. Na siłę starają się siorbać, nie siorbają naturalnie. I starają się nie zostawiać, a naturalnie raczej by zostawiali, bo no nie, nie mogą dojść często, więc tak. No to dzisiaj znów o jedzeniu sobie porozmawiamy. Witam Was serdecznie. To jest kolejny odcinek naszego podcastu o Japonii. Podcast byłem tu, Tony Halik. A razem z Wami są. Justyna. Karol. Justyna i Karol z Akitaramen. A prowadzą. Joanna Sokolowska I Konrad Żętarzewski. Justyna i Karol e, zaczynali z food truckiem w Trójmieście. Ale potem na szczęście przyjechali do Warszawy. Mówię na szczęście, bo dzięki temu my żeśmy dużo skorzystali. Poznaliśmy się dość dawno, bo ja się nawet przekopałam, słuchajcie, przez Facebooka Pamiętam. i znalazłam ten pierwszy post. To był 7 marca 2016. Oh, wow, Czyli ponad 3 lata temu. No i właśnie, e, powiedz, jak się zaczęła ta wasza przygoda z ramenem? Skąd pomysł? Skąd przepisy? Karol bardziej może coś powiedzieć. To jest bardzo złożona historia, oczywiście. I jest to historia o miłości, jak każda dobra. My poznaliśmy się zupełnym przypadkiem w piękną noc w Krakowie. Ja jestem z trumiasta, wróżka jest z Lubelszczyzny. Poznaliśmy się w Krakowie, a Akita zaczęła działać w Trumieście no bo taki był biznesplan. Na początku to był mój biznesplan tylko i wyłącznie. Były osoby, które mi pomagały, natomiast to, że Justyna przyjechała. Na północ to był już totalny zbieg okoliczności. Wynik miłości. Tak, no wynik miłości, ale na pewno nie przyjechał tam w celach pracy w fotraku. Natomiast sam pomysł przyjechał razem ze mną po moim pobycie prawie pięcioletnim w Japonii, gdzie, no, tak naprawdę myślę, że jedyne co można powiedzieć, robiłem to krok po kroku zgłębiałem kulturę, która do teraz jest najbliższą kulturą, na pewno. Jaką miałem styczność w życiu? Bliższą niż Polska? Na pewno bliższą. Wydaje mi się, że głównie dlatego, bo jestem ją w stanie zrozumieć. Znalazłem w tym jakąś logikę i są tam elementy, które można szanować lub nie, ale przynajmniej można je zrozumieć. Tutaj w Polsce bardzo ciężko jest się czasem odnaleźć mimo wszystko. Język, znajomość języka, w 100% czasem nie pomaga, nie wystarczy na pewno. Uczyłeś się tam na miejscu języka? Tak, uczyłem się bardzo długo, no i jak sama wiesz, jest to taki dosyć żmudny proces, natomiast po powrocie to mi trochę pomogło i miałem tutaj nawet parę takich przedsięwzięć półtłumaczeniowych, więc jak na polskie realia, prawie pięć lat temu, myślę, że to było, było fajne. Ja słyszałem, że Japończycy mówią zawsze, że Polakom najłatwiej jest fonetyki japońskiej się uczyć. Tak. No, Także jest, naj, Chińczycy też. Z najgorszych tak języków, Polacy są najłatwiej. Chyba ja powiem. zapomniałem w ogóle wspomnieć. Także ważne ogłoszenie na początek. Wy jesteście na naszej grupie w ogóle? Japońskiej? O tak, tak, pewnie. Ja jestem na prawie wszystkich grupach związanych z Japonią. No właśnie, a naszy, na, na naszej grupie Japonia budżetowa tanie podróżowanie, taka ankieta o, to była. To jest wasza dawno. grupa. To super. No tak. <laughs> www.facebook.com groups slash japonia. Budżetowo. Nie, nie wiedziałem, jak że jesteście aż odagrzeć. tak wysocy w zasięgach po prostu. I tam Aśka wrzuciła ankietę, o czym powinien być następny odcinek. No i wyszło, że o jedzeniu, oczywiście. No więc trochę będzie o jedzeniu, ale trochę będzie też, o, jak widać, o kulturze i o języku. I dotarliśmy do Krakowa w ten sposób. Także to jest też pierwszy odcinek wyjazdowy. Więc jeżeli hmm. słyszycie w tle jakieś na przykład trąbienie. Albo mruczenie, to mogą być to albo koty, albo samochody. Tak, wracając do tej twojej przygody z językiem, zdarza ci się, że przychodzą japońscy klienci i, i sobie tam coś z tobą pozamawiają i porozmawiają? Generalnie mamy taki niepisany rytuał może nawet, że jeśli ja jestem akurat na serwisie i jest ktoś z Japonii, to no, reszta obsługi jest w stanie go zidentyfikować, ponieważ. To też często się zdarzało, jakieś wpadki. Jeśli taka osoba się pojawia i jestem w stanie jakoś zagaić chociażby, czy przywitać, to jest to bardzo mile widziane i przez nas, i dla nas. Jest to na pewno miła, miły element. No i w 99% Japończycy są w niebo wzięci, że ktoś jest w stanie ich powitać. Tak. Mhm. Japończycy to chyba są wymagający klienci, bo nie dość, że Muszą blisko pracować, żeby mieć blisko do, na jedzenie na lunch, to jeszcze musi to być kuchnia stricte japońska. Hmm, może coś w tym jest, natomiast akurat jeśli chodzi o te ich wymagania y, względem tego, jak powinny niektóre rzeczy wyglądać, które mają odzwierciedlać to, co się dzieje na miskach czy talerzach y, w Japonii. To oni akurat potrafią docenić starania na pewno bardziej niż część ludzi, którzy tak naprawdę jeszcze nie doświadczyli tego w rzeczywistości czy w oryginale, a już są w stanie nie mieć litości. A jak jeszcze stacjonowaliście z tym futrakiem u nas w Warszawie, to przychodzili do Was wtedy japońscy klienci? Byliśmy paru stałych japońskich gości, natomiast nie było ich Była aż taka duża rzesza. Mi też ciężko się z nimi porozumieć, bo nie mówię po japońsku, mówię tylko po angielsku. Więc to pewnie był gdzieś też bloker. Ale pamiętam na przykład, pamiętasz tą parę polsko-japońską z Gdańska? Tak. No To Synkiem. ich synek, który jest półjapończykiem, półpolakiem. Pewnego dnia dostaliśmy bardzo piękną fotografię, jak już wyprowadziliśmy się z Trójmiasta, gdzie ten chłopczyk bawił się w pana z ramenem i miał z koca taką przyczepę zbudowaną, miał na takiej tutaj tablicy napisane ramen z kurczakiem, ramen z wieprzowiną i miał miskę jedną od nas i w środku była włóczka zawinięta i on tam sobie siedział i sprzedawał i to było naprawdę super. Karol właśnie nam pokazał bardzo szczegółowo, jak ta scena wyglądała, ale niestety tego nie zobaczycie. Można sobie wyobrazić. Tak. Ale tam, gdzie zwykle staliśmy, jeżeli pod CD Projektem, większość Azjatów jadała u nas. I no niekoniecznie Japończyków, ale ta grupa azjatycka się zawsze z nami trzyma. Czyli te wasze smaki bardzo jednak odpowiadają azjatyckim podniebieniom. To, to, nie, to nie jest tylko tak, że, że Polacy mają szał na wasze jedzenie, ale jak najbardziej też azjaty, azjatyckie podniebienia też są zadowolone. To znaczy tutaj też mogę się odnieść do tego, bo pytałaś o przepisy. Większość rzeczy, jakie robimy, to są rzeczy bazowane na przepisach, które zostały przywiezione przeze mnie, albo zostały dopracowane w międzyczasie z ludźmi, których no, mam tam, z którymi pozostaję w kontakcie. Natomiast, nie ma co ukrywać, tutaj część przepisów jest lekko zmodyfikowana, żeby te polskie podniebienie jednak były zadowolone. Ramen, moim zdaniem, naszym zdaniem, to powinno być danie, które smakuje. Samo to, że jest ono zrobiony z danych składników, no nie, nie sprawia, że kuchnia jest udana. To musi mimo wszystko smakować, więc Japończykom na pewno brakuje często słoności w naszych ramenach, niektó niektórym przynajmniej, to co wiem. Natomiast jest to rzecz, której się spodziewamy i która jest świadomie stworzona. Z drugiej strony często też ilość tej soli czasami mimo wszystko jeszcze przeszkadza tutaj w Polsce, więc to jest dosyć ciężki ten... A Ty myślisz, że to jest tak, że ramen jest w Polsce po prostu utożsamiany z zupą za zbyt mocną, że traktuje się go jak zupę, a nie jak sos? Hmm, to znaczy, biorąc pod uwagę ewolucję tego, jak to wyglądało jeszcze 4 lata temu, to na pewno samo pojawienie się ramenu w takiej, czy rameniarni w takiej ilości, jakie są teraz, wpłynęło na postrzeganie samej zupy w Polsce, więc i tak daleko już doszliśmy od Takiej przysłowiowej pomidorówki, a to jak dalej będziemy traktować dania takie, które idą już nawet zahaczając o dania gulaszowe, czy typowo jednogarnkowe, to pokaże czas. A dalej jest młody ramen, czy już ta fala minęła i już te knajpy takie, które się specjalizują w kuchni, tak zwanej azjatyckiej, na przykład ramenu nie serwują, bo już jest pasę. No teraz pizzerie serwują ramen, więc <noise> myślę, że jeszcze jest. Nadal jest, jest no. no właśnie, a ja tutaj chciałam zapytać o, o taką rzecz, czy widzicie różnicę w upodobaniach kulinarnych warszawiaków i krakowian krakowiaków? Nie. Na przykład krakowiacy wolą więcej świni, bardziej tonkotsu albo coś innego? Częściej wybierają? Nie, najczęściej wybierają akita ramen myśląc, że to jest ramen klasyczny, Tradycyjny. Tradycyjny i ciężko nam jakby przebić te ich przekonania, nawet jeśli my tłumaczymy, że to, nie jest, że to jest autorska wersja ramenu i absolutnie nie jest tradycyjną wersją, no to większość gości, którzy do nas przychodzą, zamawiając klasyczną zupę. Mają Akita. na myśli tą akitę. A mogłabyś powiedzieć, co, co tam jest w środku? Kto nie lepiej powie? Oczywiście. Mamy y, przede wszystkim y, bulion wieprzowo-drobiowy, makaron, łopatkę szarpaną wieprzową, y, kanpio, wakame, nori, jajko, sezam, chili w małej ilości Troszkę ci, 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 ci. i dymkę. Czyli bardzo taka na bogato, na bogato. wersja. No. No myślę, że gdybyśmy chcieli taką Zupę zamówić z automatu w Japonii, to trzeba było by dużo guzików nacisnąć. O, dużo i, dopłacić. I dużo dopłacić do tej standardowej wersji. A właśnie, a jak, jak to jest, jeżeli chodzi o, o te wasze przepisy? Bo ja pamiętam, że to, co, to, co pamiętam jeszcze z futraka samego początku, to było zupełnie co innego. Tam był jakiś chyba taki w stylu saporów z kukurydzą. Mm -hmm. te, tego już nie ma. Teraz patrzyłam dzisiaj do waszego menu: jest pięć zup. To jest taka stała oferta, czy może właśnie jakaś e, zoptymalizowana, czy może planujecie jakieś doczko? To jest dlatego, że w Futraku było tak mało miejsca, że to po prostu jest ewolucja naturalna mm. tego konceptu. Tak, no ta ostatnia odpowiedź twoja już jest w sumie krytyczna. Się, to tak. się nazywa py pytanie e, sugerujące tak, odpowiedź. Dziękuję. <laughs> dziękuję. To wszystko. E, generalnie. Przepisy, które mieliśmy na początku, to po pierwsze też przystosowanie tego wszystkiego, znalezienie odpowiednich składników i opracowanie ich technologiczne w innych warunkach, tutaj nawet mówimy o twardości wody, powoduje, że trzeba było czasu, żeby to wszystko nabrało takich, a nie innych uwarunkowań plastycznych i wizerunkowych, i smakowych. Natomiast w pewnym momencie sami po prostu mogliśmy już wpływać na to, jak, jakie rzeczy bardziej byśmy chcieli tam czuć, a jakich mniej. No i to jest tak, jak z regulacją tutaj tego twojego miksera. Możesz sobie podgłośnić, ciszyć, basy dodać. W tym momencie w marcu mieliśmy wymianę pierwszą naszej karty w restauracji na ulicy Węgłowej 4 w Krakowie. Tak, zapraszamy. Jakbyście w ogóle się zastanawiali, dlaczego my tak dzisiaj dobrze brzmimy, to to jest skutek zjedzenia zupy ramen, bo ramen jest bardzo tłusty i osiada na strunach głosowych i tym samym powoduje, że dużo lepiej się nagrywa podcasty. Więc teraz krótki kurs robienia podcastów. A, idziemy na ramen, B, nagrywamy. W ogóle wprowadza w bardzo dobry nastrój. Podnosi się poziom hormonu szczęścia. Nie tylko czekolada tak działa najwidoczniej. I jest zdrowy. I jest zdrowy, a, a nawet. Dobra, to bo przerwałem ci <laughs> węgielowo. Więc zmieniliśmy kartę i wprowadziliśmy dodatkowe rameny. Oprócz naszego standardowego soju, wprowadziliśmy miso i tantana na soju bardziej związanym z. Samą pastą Stachini, i do tego mamy tą kocu, więc ten wybór się, można powiedzieć, poszerzył, głównie ze względu na możliwości produkcyjne i no, opanowanie warsztatu przez nie tylko mnie, ale też resztę naszej załogi. No i tak, jest to na pewno ewolucja. O, Czyli po, wracamy po, Powiem do szczerze, komradu. że bardzo mi się u Was podobało i w ogóle y, ogromna ekipa, widać, że sobie świetnie radzi że bardzo dużo e, bardzo dużo gości nawet tak w środku tygodnia o wczesnej godzinie. Natomiast trochę tak ze zdrością jednak, bo wolałabym, żeby ten wasz lokal był u nas cały czas, ale e, jakbyście tak mogli powiedzieć, dlaczego wybraliście Kraków? Och nie. Chociaż w kilku o, okay. To ja zacznę. Kraków wybraliśmy i to mówię do tutaj przedstawicieli Urzędu Miasta, świadomie, natomiast nikt nie powiedział nam, że będą rozkopywać ulicę Krakowską. Warszawa, halo. Właśnie przy niej dzisiaj mieszkaliśmy, przez ostatnie parę dni, więc też nikt nas nie powiadomił o tym. Podzielam dokładnie twoje, twoje obawy. A planujecie może jakoś w przyszłości otworzyć filie w Warszawie albo w innych miastach? To jest tajemnica. Cicha woda, na przykład? To jest tajemnica. Ja, generalnie nie mieliśmy nigdy. Może tak. Zanim to wszystko się rozpoczęło i futrak zaczął funkcjonować, czy w sumie futraki, bo ich było w międzyczasie kilka, plan był taki, żeby rzeczywiście rozszerzać raczej tą działalność i obecność na rynkach różnych miast. Niestety, a może i stety, życie zweryfikowało te plany i raczej celujemy w biznes taki rodzinny powiedzmy nasza rodzina jest dosyć spora ale jest zwarta i jesteśmy w stanie nie poddawać się w dążeniu do polepszania naszej jakości a nie odpuszczać sobie ze względów właśnie logistycznych czy braku osób które są w stanie kontrolować to co restauracja podaje gościom natomiast no, nigdy nie można powiedzieć nigdy. To ja liczę, że jednak ta rodzina na przykład trochę się zrelokuje i, i że wrócicie, chociaż może nie do końca w tej samej wersji, ale że kiedyś nas wrócicie. Warszawa Warszawo, nadchodzimy. A ja bym teraz chciała powiedzieć e, albo właściwie zapytać o inne miasto, bo tak ciągle tylko mówię o tej Warszawie, ale to naprawdę z czystego smutku, że was tam, tam już nie ma. E, ale skąd w ogóle taki pomysł, żeby w nazwie pojawiła się Akita? Bo mi Akita osobiście kojarzy się przede wszystkim z miastem, bo tam jest Prefektum. fajna politechnika, z którą mój zakład współpracował, więc znam wielu naukowców stamtąd. Polacy jednak bardziej kojarzą to słowo z rasą psów, czyli z Akita Inu. Które z błędnym przypadkiem jest też w logo właśnie. No właśnie. <grym> tak, to I... może wiele tłumaczyć. Kolejna odpowiedź. Konrad 2.0. <laughs> 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 Więc tak. Rzeczywiście, na pewno prawdą jest w stu procentach, że praktycznie wszyscy Japończycy pierwsze dla nich skojarzenie jest to prefektura Akita bądź miasto. A skojarzenie z samym psem czasami nawet jest ciężko dojść do tego, że to jest ten pies, który oni wiedzą, że się nazywa Akita, no ale. Kita inu. No, nie do końca jest to takie skojarzenie prostolinne, jak w Polsce nikt nawet nie słyszał w większości przypadków, że Akita znaczy coś innego niż ten kotek, to znaczy piesek. nas się... to chyba wyobraził się Akita jako pieseł, kojarzy. Tak, nie, teraz tak. Nie planowaliście pieseł ramen? <laughs> Najpierw chyba była Akita, czy nie? Najpierw był pieseł. Najpierw była Akita. No. Tak czy siak, nazwa została wymyślona trochę przypadkowo. Oczywiście, bardzo dużo starań zostało włożonych w to, żeby tą nazwę jakoś wymyślić, i bardzo ciekawe kwiatki powstały w międzyczasie. Można notować, gdyby ktoś miał tak, brak, brak, brak rynek, to to są dobre. To my pokierujemy, tematy. pokierujemy gdzie po copyrighty należy się zgłaszać. Więc takim jednym z y, głównych. Tutaj tematów przewodnich, jaki proponuję, to pierwsza propozycja. Japaron. Japoński makaron. Japaron. To jest to. Sprawdź <śmiewanie> Japaron. No Drugi. Tak po koreańsku mi to brzmi cholera, no. Trzeba sobie wyobrazić logo też, bo to już był logotyp wymyślony i to są te terki. Jap i takie małe Aron. A ja myślałam, że będzie makaron tak prosto do japy się I tak A to też mogłoby miski. być japoński makaron. Były też nazwy, na przykład szmaki japanaki. I to jest, proszę to sobie tak wyobrazić. Trochę mi brzmi jak pod food robiony właśnie. Tak, 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 tylko tak, nazwa z tak, jajem, żeby tak. było. Szmaki japanaki, jak pani na stacji benzynowej to usłyszała, to uderzyła głową na podłogę ze śmiechu. No i dlaczego tak i tak, tak, pewnego dnia poranka z moim bliskim przyjacielem, co siedzieliśmy w Warszawie zresztą na leżaczka. Pies i was ugryzł? Nie. Przechodził piesek i on po prostu mówi. Ej, a, a kita to nie są te japońskie psy. No i to bardzo szybko już wtedy się potoczyło. Ale to była, był pies Akita mhm. czy okej. Okay. Czyli można by go znaleźć nawet. Może właściciel tego psa powinien się zgłosić po nagrodę. Jeżeli nas właściciele słucham. tutaj psów Akita słuchają nas, zapraszamy to... na casting. Tak, zapraszamy na casting. I być może coś fajnego z tego wyjdzie. A na pewno sława dla psa. No i jedzenie do właścicieli to zapraszamy wszystkich warszawiaków albo też. Takich... Wysyłajcie fotki tak. psów. O. Będziem... O, to musi być... Robimy casting na nowego psa dla Akity. Ale to nie musi być Akita z Warszawy, czy musi być? Może nie ktoś... musi być, nie, nie musi, musi. Nie musi. Nie ale będzie musiała się wtedy... przeprowadzić. Tak. A słyszeliście o turystyce kulinarnej? Przyjeżdżają specjalnie do was ludzie? Znaczy akurat ramen jest jednym z tych dań, które w, tak w spektrum całego świata chyba y, no, jest takim, takim przodownikiem... Tej turystyki kulinarnej. Dla nas to jest głównie też z powodu, bo my sami byliśmy czymś w sumie, jak podróżujące jedzenie przez długi okres naszej kariery tutaj. Od zawsze wiązało się to z ludźmi, którzy są w stanie przyjechać z Gdańska rano do Warszawy, zjeść na targu śniadaniowym ramen i wrócić do Gdańska. I to się zdarza, zdarzało się, i wszyscy turyści teraz powiem to na antenie bo jeszcze nie było, mówią to, nigdy na antenie wszyscy turyści Przyjeżdżający do naszej restauracji mają zawsze 10% zniżki. Zawsze. Wystarczy tak powiedzieć, że nie jest się z Krakowa i się przyjechało do nas. Specjalnie. Tak. Bardzo Oczywiście dziękuję. czasami trzeba wylegitymować takich delikwentów. I po drugiej stronie drzwi nie czeka ta ekipa z Krakowi. To zależy skąd się jedziesz. To może kiedyś dochrapiemy się takiego, że będzie zniżka na podcast. Przyjechaliśmy tutaj, wysłuchaliśmy podcastu i przyjechaliśmy na ramen. Jakieś hasło możemy zawrzeć w podcastie na koniec, żeby dosłuchali do końca. Dobra, to ja już tutaj kminie, wy też kminicie. I nie będzie to żadna z tych nazw, które już padły, więc nie bądźcie zbyt sprytni. Nie, Tylko nie będzie to ja paron, nie. Ja tak myślałem, słuchajcie, jak o to pytałem, o tą turystykę, bo... Wydaje mi się, że wy macie jedną z bardziej zaangażowanych grup społeczności w internecie w ogóle, czyli ta słynna Akitowa Ramen Armia. Myślałam, że nastajna. Duma. Duma narodu. A to nie jest dla wybranych, tylko. Jest. jest. Tak, tak. No. Ale powiedzcie, o co tam chodzi? Można a ty tam, tam przejść jakieś. Jest W grupie Bo ja ale, też jestem, nie ale nie przechodziłem tego. żadnych e, egzaminów na akolitę ramenowego. Słuchajcie, powiedzcie. Jak tam znaczy to się wymyśliło dosyć przypadkiem, bo tak zaczęliśmy nazywać siebie i wszystkich ludzi, z którymi współpracowaliśmy a te lata ich się przewinało w różnych miastach bardzo wielu. I do tego też wiele osób tak często bywało u nas na rondzie ONZ czy w innych miejscach w Warszawie, czy w całej Polsce, no, że postanowiliśmy jakoś ich zaktywizować przynajmniej w jednej grupie, a jedynym tak naprawdę... Jakimś testem jest pytanie, które jest dostępne w rekrutacji naszej grupy i polega ono na przyrzeczeniu wspierania rameniarzy w potrzebie, więc jak ktoś to przeszedł, no to raczej jest, jest, świadomy. jest świadomym członkiem ramenarki, konsumentem. No ramen. i co tam, się co, dalej w tej, co tam się dzieje dalej w tej grupie? Ja, słuchajcie, jakieś wojny, bitwy na ramen. Nasza aktywność ostatnio y, trochę podupadła w social media. To głównie ze względu na wesele nasze, które w końcu się odbędzie i udało nam się uzbierać wreszcie. Wszystkim, którzy do tego się dołożyli, bardzo dziękujemy oficjalnie. Yy. Mam specjalny klip na tę tak. okazję. Dziękuję bardzo. A ja mogę Arigatua, zadać szybkie, szybkie pytanie? Mhm. Czy w menu weselnym przewidujecie ramy? Mm. No, w pewnym sensie tak. Nie chcemy za dużo zwracać, żeby goście, którzy się pojawią, mieli pewnie niespodziankę. Teraz dostaniemy embargo do czasu ślubu na wypuszczenie no. tego odcinka. Ale to chyba już niedługo, nie? To, tak. tak. Więc y, y, ma, za, mamy zamiar wrócić do tej y, naszej aktywności i dalszej aktywizacji naszych cudownych rameniarzy. Natomiast jest rzeczywiście tutaj trochę ziarnka prawdy, bo zamierzamy wprowadzić coś na kształt wojen czy walk ramenowych, więc niedługo będziemy, miejmy nadzieję, o tym głośniej. Będziemy się rzucali makaronem? To był kiedyś taki pomysł, ale akurat nie tym razem, ale kto wie. To jeszcze tak wracając do tej waszej społeczności... Ja kiedyś stałam w kolejce do waszego futraka, tam na rondzie, i jedna pani, ja dokładnie nie wiem kto to jest, bo to jest sąsiadka ode mnie z ochotą, <noise> powiedziała, że ona to sobie zaraz zamówi niespodziankę Karola. I niestety Karola wtedy nie było w futraku. Nawet pamiętam, pisała do mnie wtedy wiadomość e, przez Facebooka, że go nie ma. E, ja się nie dowiedziałam, co to jest ta niespodzianka Karola. Co to jest niespodzianka Karola. Albo była, bo pewnie już... To dużo, takie customowe rameny, każdy z rameniarzy, którzy pojawiali się u nas więcej niż paręset razy, miał swoją już jakąś tam opracowaną recepturę i nazw tego było bardzo wiele. Natomiast głównie wiąże się to z osobą właśnie zamawiającą, więc ciężko mi powiedzieć, czy to była może Paulina? A tak to wiem. No to ogólnie tam, bo dosy... nacisk był na ilość mięsa. Okej. Okay. I yy, też była to trochę bardziej pikantna zupa. Czyli to była tak, taki był taki ramen z kopą mięsa. Bardzo tak można powiedzieć. ostatnio popularny. Yy, tak. I co dalej? Coś... Tak dalej te kustomy macie? W są. Bardzo rzadkie, ale są. Czyli trzeba 333 rameny zjeść przynajmniej. No albo jakieś mieć inne wpływy, na przykład być golarzem ekipy, która tam pracuje na kuchni. No są takie osobistości tutaj. Ja pamiętam, że jak przyjechałem do Warszawy, to miałam taki ulubiony pub. To był pub jazzowy Helikon na Starym Mieście. I tam można było mieć swój własny Kufel. Chodziłeś tam? Ko ko kojarzy nie, ale to miejsce. Ja niestety nie, nie doczekałam się tego kufla, już prawie go miałam mieć, bo to trzeba było jakieś paragony zbierać, coś tam, ale naprawdę trzeba było sporo przechlać się w tej klebie. Bo potem oni jakoś tak się zamknęli, ale to może jest szansa na, na miski takie własne. Wprowadzamy. Własne. Już się rezerwuję, żeby tam nikt nie zajął przypadkiem tego pomysłu. Że Państwa, ogłaszamy, w akita Ramen będą e, I sperson miski. spersonalizowane miski do ramenu. Nie wolno tego kopiować. Nie wolno tego kopiować. Tak, zastrzeżone to już jest w tym momencie. Tak, ale to jest też wcale nie takie aż strasznie oryginalne, bo w Japonii bardzo często w lokalach ludzie swoje pałeczki zostawiają i mają. No nie? To już to było grane u nas. miałam mówić też o tym. No. My na przykład teraz trochę inaczej robimy, bo ja noszę ze sobą swoje własne pałeczki, takie przywiezione z Japonii w takim specjalnym Chutera. pojemniczku. Wszyscy myślą, że to szczoteczka do zębów, jak wyciągam, ale to pałeczki. I zawsze też mówię a, tym obsłudze, że to nie dlatego, że brzydzę się ich pałeczek albo coś, tylko po prostu nie chcę używać tych jednorazowych. No, chyba że mają pałeczki, tak jak u was, a, które są wielokrotnego użytku i to jest mega, mega. Pro Nature, podoba mi się. No i właśnie to jest pro Nature to raz, a po drugie to jest takie bardziej naturalne też jedzenie pałeczkami jednorazowymi, na przykład sushi. To jest no taka może nie obraza tego taki produktu, fast trochę, tylko nie? taki właśnie fast food i upły... no ta kultura się robi taka płytka trochę. Natomiast my się spotykamy często z niesmakiem ze strony gości, że to są pałeczki wielorazowe, oni by woleli jednorazowe. Ja osobiście nie uważam, żeby to było bardziej higieniczne. Nie wiadomo do końca, jak kto je tam wkłada, w czym do tych papierowych kopert. My wyparzamy swoje pałeczki, one są impregnowane i utrzymywane w, taki, w takim stanie, aby rzeczywiście można było bez problemu zjeść sobie nimi, tak jak widelcem czy nożem. W ogóle to wasze miejsce tutaj w Krakowie jest takie bardzo naturalne. Dużo drewna, dużo roślin, bardzo przyjemny taki trochę… Chłodzik. Tak, i taki klimat zen trochę, aż się chce powiedzieć. Lubicie to miejsce? Tak, sami w zasadzie zaprojektowaliśmy. Wszystko zrobiliśmy sami, od malowania ścian po… No może nie płytki, ale mieliśmy dobrego ducha, który nam układał płytki… I wszystkie te pomysły, rozwiązania, które też bardzo dużo nas kosztowały, bo do wszystkiego dochodziliśmy sami. I wiele, bardzo często się zderzaliśmy z jakimś problemem, jak odchodząca farba ze ściany po już wiemy, skończonym malowaniu. Kiedy nam już ręce opadały, bo okazywało się, że jest milion różnych małych albo większych problemów do rozwiązania na już. Ale to um. chyba specyfika, bo to jednak jest zabytkowa część krakowa i to, to nie są takie budynki. A tak, nie można nic w środku zrobić. My chcieliśmy wyburzyć ścianę, no to... ale Pan powiedział, że. Szalony pomysł konserwator jest pewnie jest zabronił to jest szalony pomysł. Więc z tego naszego takiego pokojowego układu sal musieliśmy wyciągnąć to, co, co naszym zdaniem było dla nich najlepsze. Czyli wspólne stoły, żeby optymalizować miejsca i nadać temu charakter. Nie chcę powiedzieć, że biesiadny, ale taki wspólny, rodzinny, że to nie jest jakby sama konsumpcja i posiłek jest sprawą intymną, ale nie na tyle, żeby się jakby przysiąść do kogoś. Bo to jest fajne, że ja widzę, że na przykład goście niektórzy, jak przychodzą sami, też w zależności od osobowości, ale nawiązują kontakty z ludźmi obok albo ludzie, którzy stoją w kolejce do nas też. Gdzieś już rozmawiają więcej z osobami obcymi niż, niż pewnie od bardzo długiego czasu. My też bardzo zawsze lubiliśmy, nie tylko w Japonii, ale w ogóle, jeżeli są jakieś takie możliwości, żeby usiąść przy barze, żeby trochę właśnie pogadać z sąsiadami, popatrzeć co oni jedzą, coś zagadać. Czasami nawet ten sąsiad może coś zarekomendować, lub odwrotnie. Więc to jest taka fajna sprawa. Na pewno się to kojarzy z Japonią, gdzie są te długie, długie bary albo y, takie długie stoliki, gdzie ludzie wpadają na chwilę. Nie, y, no wiadomo, że ramen to nie jest restauracja z posiłkami, nie wiem, typu jak kaiseki, gdzie trzeba celebrować, tylko w rozumieniu y, azjatów, to jest no, taki dosyć szybko spożywany posiłek, prawda? Więc. Japończycy na tej waszej powierzchni to by dwa razy więcej miejsc, niż siedzących w mieściniach. No to jest fakt i pięć razy szybciej jeszcze by to wszystko Tak i szło. to, że oni się tam dosiadają, to jeszcze nie, nie świadczy o tym, żeby zagadywać się nawzajem. A ja tam czasami też zagadywałam. W szoku byli, bo tak jak mówisz, mam bardzo podobne wrażenia, że nawet taka krótka konwersacja, podstawowe zwroty, to oni już są przeszczęśliwi. Natomiast no, rzeczywiście ten klimat takiego miejsca, gdzie można razem po, pocieszyć się jedzeniem, no to jest super sprawa. Właśnie przy okazji japońskiego jeszcze ramenu przyszło mi do myśli takie pytanie, że taki standardzik, powiedzmy można powiedzieć wieczorny, to jest ramen, gyoza i piwko. Taki format Was nie kusił? Mm. Mm. To znaczy my trochę jeśli chodzi o podejście do karty, którą ja tutaj jestem jej autorem, jest trochę inne, ponieważ my nie chcieliśmy no, schodzić w te takie kanony sushi, ramen, gyoza, takie, bardziej. może nawet nie, tylko takie utwardzone pierogi, pierogami. Ja nic nie mam do giozy ani do dim samów. Natomiast, no, jeśli już dodawać do tego coś, to można coś od siebie dodać. Mamy kartę, jeśli chodzi o startery czy jakieś pozostałe dania, stosunkowo niewielką. Natomiast staramy się, żeby każdy z tych dań było takim daniem wartym spróbowania i na pewno zadowalającym jakiekolwiek oczekiwania względem kuchni, która może być prowadzona jakby równolegle z ramen barem, bo to w Japonii też rzadko się zdarza, żeby ramen bar serwował tempurę i jeszcze właśnie jakieś, nie wiem, sashimi na przykład, no to, czy udon i ramen, to się zdarza rzadko. U nas to tak trochę wygląda, ze względu na no, rozdzielenie tej kuchni ramenowej i kuchni zimnej, ciepłej. Natomiast jeśli chodzi o piwo, to też możemy tu ogłosić, Kolejne wielkie ogłoszenie, ale tego nie planowaliśmy. Będziemy już, miejmy nadzieję, w tym miesiącu mogli powiedzieć dokładnie kiedy. Wydaje nam się, że już w lipcu, wystartować z ofertą piwno-winową i postaramy się, żeby to była bardzo ciekawa, bardzo ciekawe uzupełnienie tego, co już proponujemy. A oprócz tego chcielibyśmy, jeśli chodzi przede wszystkim o wina, dać trochę więcej. Czyli chcielibyśmy też odejść od tego standardu piwo, za ramen. Zrobić ramen z ciekawym winem i z ciekawą przystawką. Na przykład właśnie z naszym Tatarem serca wołowego. Brzmi smacznie. Nasz normalnie chyba będzie musieli za miesiąc wrócić tutaj z powrotem do Krakowa. A ja mam jeszcze takie pytanie osobiste dosyć. Czy wy jecie Ramen, A to jest codziennie? bardzo częste pytanie. No pewnie, każdy się pyta o to. My jemy prawie codziennie ramen. Ja jem teraz trochę mniej glutenu, nie piję też alkoholu, tak, z takich bardziej zdrowotnych założeń na tą chwilę, ale szczerze mówiąc, jeszcze załóżmy do tych kilku miesięcy wcześniej, no to praktycznie codziennie, nawet jeśli jeszcze gdzieś jeździliśmy food truckiem, to najczęściej się to kończy po prostu z jedzeniem ramenu. Każdy ma też swoją wersję u nas. Tak jak customo, customowi nasi goście ramenowi mają swoje wersje, my mamy też swoje wersje. Najczęstszą wersją, taką dla newcomerów u nas w Ramen Army, tam w załodze, jest tak zwany ramen śmietnik. <śm <gry> Więc każdy sobie jest w stanie wyobrazić, co tam ląduje. I nie są to śmieci bynajmniej, ale jest tego dużo i jest też duża różnorodność. Ja bym to nazwała chyba zero waste ramen. Żebyś tak to w... jest wtedy w niedzielę właśnie, jak rozmawialiśmy w niedzielę, to zero waste jest wtedy, naprawdę. Totalny zero waste. To też bardzo mi się podoba. Ja się uśmiechnęłam, bo dzisiaj nie zjadłam ramenu, a miałam taką chęć. Może I patrzyłaś, jak ja jem i nie jadłaś? No Proszę. Właśnie. Właśnie byłem pewien, że ty już zjadłaś, a ja będę głodny chodzić. Możemy Dla wrócić. Jeszcze Dla mnie to jest wielka radość. To za jeszcze zaraz, na za drugą kolejkę. Czyli przede wszystkim to jest ciekawe pytanie, bo jak mniemam, ono jest spowodowane ciekawością, czy rzeczywiście można jeszcze tyle razy to się jadło i dalej to jeść. No i to jest bardzo proste wytłumaczenie. Zresztą w filmie Ramen Heads też no, jest kilka osób, które nam się przynajmniej wydaje, mają podobne podejście. My staraliśmy się zawsze zrobić takie danie z tej zupki, które no po prostu powoduje, że po zjedzeniu jednej miski ktoś wraca i sobie parę godzin później myśli, A zjadłbym jeszcze raz. No i szczerze mówiąc, nie ma fajniejszego uczucia niż jeść, no nie wiem, 1200 raz swój własny ramen, ten sam, nawet niekoniecznie customowy. I się uśmiechnąć powiedzieć, ale dobra, fajnie. Czyli wy po prostu działacie w branży narkotykowej. <noise> tak jest. A co jeszcze lubicie jeść, oprócz ramenu? Czy w pracy? Czy w ogóle? W ogóle. Ojej, to nie jest prosta sprawa. W pracy zależy, co zostanie. To nie jest prosta sprawa. Głównie Azję, ale no, mi się czasem nie do zwykłego obiadu, czyli ziemniaki, mizeria i kotlet. Mielony no. czy schabowy? Schabowy. Dobrze, ja też. Mam problem z mielonym mięsem. Oh, high five. <laughs> A z Azji? W ogóle może oh, polecicie tutaj coś z Azji? U, tak. u sąsiadów? Na no, pewno bo... polecamy z Azji. Polecamy tak. też charakter. I co? Bo tutaj w Krakowie dużo ludzi się nawzajem poleca. Nie, nie widzę takiego trendu, żeby tak bardzo ze sobą konkurowali. Wręcz przeciwnie. No to różnie. Też są takie różne drużyny. Natomiast. My polecamy tak ze szczerego serca raczej rzeczy, miejsca. Jeśli nie możemy czegoś polecić, a kogoś lubimy, to staramy się nigdy nie zrobić takiego polecenia, że lubimy kogoś, no to zapraszamy tam do tej osoby. I mamy nadzieję, że to też właśnie działa w drugą stronę, że jesteśmy gdzieś tam lubiani jako miejsce kulinarnych doznań przez te osoby, które sami polecamy i które szanujemy w tej dziedzinie. A polecamy na pewno właśnie Zazji, Charakter, nolio Nago Sushi, Odsumami. To jest miejsce założone przez chłopaków z Jatai Sushi, Foodtraka też zresztą. Nowe miejsce, też polecamy to miejsce. I Primo. No, polecamy tak, polecamy Primo, tam nasz nieraz dobrze nakarmiono. I chodzicie tam? Rzeczywiście jecie dużo japończyzny albo innej Azji tak na co dzień? W Krakowie teraz jest bardzo modna, się zrobiła Azja i można powiedzieć, że ten rok ostatni to była ekspansja totalna nawet. Nie ma co porównywać do jakichś innych kultur jedzeniowych, które się tu pootwierały. Jest teraz też ciekawa, dosyć wietnamska knajpka na podgórzu. I rzeczywiście, w sumie, jeśli chodzi o Azję, to jeśli nie jemy u siebie, albo nie wybieramy się na jakieś testy w nieznane rejony, miasta, to tak, wietnamskie Wietnam, fo i Bumbo bo to są takie nasze, taki nasz duet, na pewno w ciemno. Tak. Podobno Bumbo to jest najbardziej ukochana wietnamska potrawa Polaków. Tak? Tak, tak. To nasza też na pewno. Tak, słyszeliśmy od Odwiedzamy. Od Jesteśmy statystyczni. Ale to jest super. To, co prawda, tutaj w Polsce rzadko się zdarza, żeby to tak nas zadowolało, jak te miejsca, które odwiedziliśmy w Wietnamie, ale są, są fajne miejsca. W Warszawie Viet Street Wood. A my rzeczywiście mamy to szczęście w Warszawie, że jest bardzo duża a, ta społeczność mniejszości wietnamskiej i można faktycznie popróbować całkiem, całkiem autentyczną No właśnie, to Was ta Azja, która teraz się otworzyła, to są osoby przyjezdne, czy raczej Polacy próbujący te, tych stylów azjatyckich? Różnie. Koncepty Różnie. biznesowe się różnią. Nie można to niestety niestety całe szczęście generalizować. Są i miejsca, gdzie ściąga się na siłę, kucharzy, czy ludzi, którzy są danej, danego pochodzenia etnicznego. Są miejsca, gdzie ludzie z pasją, którzy już wcześniej ukierunkowali się w tą stronę, sami się jakoś tam. Są w stanie postawić na nogi lokal swój. Są też miejsca, gdzie to właśnie tak jak Wietnam na podgórzu, gdzie rodowici Wietnamczycy otwierają sobie lokal własnym sumptem, czy to z jakimś inwestorem, nie mam pojęcia, ale to tak można powiedzieć, że w, z każdej strony działa. A wasze ulubione potrawy tak ogólnie? Moja ulubiona potrawa, jeśli można powiedzieć, potrawa w sumie, potrawa to coś do jedzenia, więc na pewno to jest. U i Nigerii z węgorzem, to jest naprawdę. Pierwsze, pierwsza rzecz, jaką gdziekolwiek pójdę, gdzie jest Susi, to to jest mój wybór. To tak jak ja trochę. Bardzo lubię. Chociaż kiedyś mama próbowała mnie zniechęcić do Węgorza, opowiadając mi, jako on, on rośnie. Tak, jak on rośnie, co on je, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Słuchajcie. Więc jeżeli ktoś nie wie, jak dorasta węgorz, to nie sprawdzajcie. Tak jak z kaszanką. Podobno całkiem sporo ludzi nie wie, z czego się robi kaszankę. Oni wiedzą, mówiono im w dzieciństwie, że to jest z czegoś okropnego i lepiej nie wiedzieć, i, i naprawdę nie wiedzą, co w ogóle nie mieści mi się w głowie, ale podobno tak funkcjonują, więc być może z tym węgorzem też niech tak mają. Jak u nas z Tatarem, nie każdy chce doczytać, on jest z serca. Tak, to się zdarza. Wcześniej mieliśmy taką przystawkę hmm. też e, chipsy z prażonej skóry ze świnki. Boże uwielbiam. I to się nazywało buta chips. No i to jest autentyczna historia, gdzie pani się z nimi zajada autentycznie i jej mąż mówi, ale wie, że to jest ze świnki, ze skóry ze świnki. A ona nie. I je dalej. No naprawdę, przeczytaj. O fu. I już nie chciała tego jeść dalej. W ogóle te świńskie skórki to jest jedna, jedno z moich przysmaków z dzieciństwa, bo o, mój dziadek robił mm, sprawiał świniaka, robił kiełbasę i w ogóle najlepsze salce są, najlepszą kaszankę. Ja wiedziałam z czego ona jest, nie przeszkadzało mi to od dzieciństwa. I oni właśnie też robili e, te świńskie skórki smażone w głębokim tłuszczu. Natomiast my byliśmy totalnie w szoku, że jest to też bardzo popularna przekąska na przykład w Brazylii albo w Argentynie. Wiesz tam zupełnie inaczej nazywają i nawet żeśmy chyba pisali o tej potrawie po naszej podróży do, do Brazylii. Cholizmo, chyba to się nazywa toryzmo, coś w tym stylu. I to jest niesamowite, jak w wielu niezależnych jakby kulturach powstaje podobny, podobny przysmak. Podobny przysmak. Mhm. O rewelacja. Jak mu to Nie no. Ja lubię, lubię, lubię świnie jeść, niestety. No, zawsze też wybieram, jeżeli mam szansę, no to wybieram ten bo jednak to jest. No to trzeba lubione. właśnie lubić. No a ceny wieprzowiny rosną niestety. Ale chyba całkiem takim pozytywnym chyba newsem jest to, że podatki za te rzeczy z Azji będą importowane za będą niższe, więc. Szczerze mówiąc, akurat te podatki nie są jakieś strasznie wysokie, ponieważ to jest półprodukt prawie w ogóle nieprzetworzony. Więc to jest w większości przypadków bardzo niska stawka. Czy zdarzyły nam się takie problemy, gdzie jakiś dostawca no, fakturował jakiś produkt, na przykład mirin, nie jako nieprzetworzony nie półprodukt, tylko z najwyższym VAT-em jako już przetworzony alkoholowy. Produkt gotowy do spożycia, no i wtedy to trochę, trochę się zmienia. Cenę, szczególnie, że one i tak nie są niskie już na starcie, zazwyczaj. A o co jest najtrudniej w Polsce? Jakie składniki? Szczerze mówiąc, większy? teraz można powiedzieć, przy, tej, przy tym popycie na składniki takie proramenowe, na przykład, czy azjatyckie, to nie ma chyba. Z niczym prócz produktów takich typowo japońsko-morskich jak mm, niboshi, rybne. makrela wędzona, suszona, różne jakieś gatunki katsubushi czy katsubushi z różnych miejsc, tego się praktycznie nie da dostać tutaj. Nie ma miejsc, nie można by wybrać jakiś rodzaj niboshi, sardynek, jaki by się chciał ściągnąć i to jest chyba największy problem. A te ściągane kosztują naprawdę szalone pieniądze. Kraków żąda dostępu do morza. Do oceanu. Planujecie wyjazd do Japonii po jakieś kolejne inspiracje? Po inspirację, może bym nie nazwał go jako wyjazdem po inspiracji, ale na pewno w odwiedziny, bo już minęło trochę czasu i jeszcze na jeszcze też nie miała okazji. Tam sobie pożyć i myślimy, że po naszym weselu może jakoś na następne hanami by udało się wyskoczyć. No nie, to będzie olimpiada, słuchajcie, będzie wszystko, wszystko zatkane, zajęte i zarezerwowane. Super. To, to właśnie nasz na... czas. Jak będzie gorzej niż w Krakowie, to, to stawiam wam bilet. Zresztą. Ale będzie mniej smogu na no. pewno. A jak wam się tutaj żyje, jeżeli chodzi o, o smog i zanieczyszczenia? Ja chodzę w masce i staram się tego pilnować. Nie zawsze mi to wychodzi, ale czujemy się, przynajmniej ja i z tego, co zauważam, Karol, ym, gorzej fizycznie. Ja na przykład nie mam tyle siły, co mieszkając w Warszawie. No i mam problemy z oddychaniem, z nosem. Takie typowo chyba smogowe alerty organizmu. Pamiętam, że kiedyś zim zimą przyjechaliśmy do Krakowa i byliśmy trochę spóźnieni na jakieś spotkanie i kawałeczek, nie wiem, może połowę drogi od dworca do, do rynku truchtem podbiegł, podbiegłam i po paru minutach po prostu prawie, że zamknęłam, No sobie. U nas wcale nie jest lepiej tak, już. Właśnie ja tutaj czekałem, żeby to wtrącić. No, bo żeśmy w zeszłym roku sobie taki złożyli własnej produkcji czujnik w stylu Geigera, tylko że sprawdza, ile jest cząstek toksycznych w powietrzu. No i Niestety oczyszczacze powietrza przez pół roku chodzą praktycznie non-stop. No Warszawy nie jest lepiej. My też w sumie no, nie baczyliśmy na ten czynnik właśnie ze względu na podobieństwo tych poziomów między Warszawą a Krakowem, ale rzeczywiście ze względu na to, że tu mieszkamy w takiej dosyć ograniczonej przestrzeni, i jeśli chodzi o logistykę, i społeczność, w jakiej się obracamy, bo mieszkamy tutaj na Kazimierzu. I to powoduje takie jeszcze zagęszczenie tego wszystkiego, i tych nie wiem, czy cząsteczek, czy powietrza, i to wszystko tak trochę bardziej stoi, mimo wszystko, niż w Warszawie. W Warszawie po prostu jest za dużo spalin, i za dużo takiego ruchu no, ciągłego tam nie przestają jeździć samochody. Tutaj mimo wszystko jest na pewno mniej samochodów. Tak, tutaj bardziej siada wszystko w tej niece. Mhm. Zresztą Warszawa była w założeniach tak projektowana, że są te korytarze powietrzne i, i wystarczy wyjść z bocznej ulicy i faktycznie no, jest jakiś ten, można z niemiecka powiedzieć cuk powietrza, no ale czasami była czasami bywa trudno i a co gorsze czasami nie czuć tego tak bardzo i gdyby nie te nasze czujniki to no, ludzie zapominają o tym, jak to jest niebezpieczne. To prawie jak z promieniowaniem. Teraz pytanie, e, ciekawe co powiecie. Ile godzin powinien gotować się ramen, czy znaczy właściwie wywar na kościach wieprzowych na tonkotsu? To znaczy, sama procedura gotowania tonkotsu jest tak złożona i tak wiele jest podejść do tego, jak kucharzy, Nasze tą kocu po oczyszczeniu kości gotuje się tak z od 18 do 22-23 godzin. W tym ostatnie godziny to tak naprawdę jest już sam bulion bez domieszki kości i pozostałości takich stałych. Ewentualnie jakieś chrząstki czy resztki z grubień tłuszczowych. I to. Teoretycznie wystarcza do zamienienia całego kolagenu w płynną substancję. Czasami ta ilość godzin to jest trochę za długo, jak się okazuje też, ponieważ kolagen ten zastały już w kościach i substancje wapienne, one po prostu zaczynają puszczać i ta kość się na tyle rozkłada w tej temperaturze, że zostaje nam bardzo taki niemiły osad. i to mhm zdarza się wszędzie też zresztą to jest rzecz odpowiedzialna za zabarwienie bardziej w tą taką brudną stronę tą kocu a z kolei dodanie na przykład większej ilości mięsa drobiowego czy tkanek drobiowych powoduje że łatwiej uzyskać jasny kolor tą kocu więc niekoniecznie trzeba to tak długo gotować czy niekoniecznie sama świnia tak, niekoniecznie sama świnia i to też no, nawet pan Tomida właśnie w Ramen Heads pokazuje, że to naprawdę niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie świnia, a wręcz sam ograniczanie się do samego smaku świni może okazać się, czy być traktowany jako błąd, ponieważ on też powinien być lekko, Jakoś zbalansowany ten smak. Można właśnie użyć mocniejszego dashi, czy większej ilości różnorodnych ryb, czy produktów pochodzących z morza. Więc to zależy naprawdę od receptury, moim zdaniem. Kości, jeśli chodzi o same kości i niedużą domieszkę mięsa, to na pewno im dłużej, znaczy dużo dłużej niż same takie miękkie mięsa. Mam takie głupie pytanie, bo zawsze mi to chodziło po głowie. Jak tak słyszałem o tych zupach, które się gotuje kilkanaście godzin, mówisz 18 godzin, i normalnie tak to zostawiacie na gazie, czy to nie? Nie, nie. właśnie ja mówię o tych procedurach, bo to też zależy od dużej Nie jest tak, że w nocy nie, po prostu nie. to się gdzieś tam bulgocze no, no, i to zostaje. To się zdarzało też tam, szczerze mówiąc, nic już nas na kuchniach, gdzie są gary z zupą, nie jest w stanie zadziwić, ale na pewno jesteśmy w stanie zadziwić wielu. Jeśli chodzi o tą kocu czy takie długie gotowanie, no to raczej się dzieli na etapy, takie właśnie, gdzie już nie będzie miała ta przerwa wpływu na samą strukturę danego wywaru. Tak właśnie zawsze w głowie miałem, że zostaje o trzeciej w nocy jest pożar i w ogóle cały lokal płonie, gdzieś tam w Japonii jakiś taki mały drewniany domek. Ja tak próbowałam gotować u nas oczywiście trochę krócej, bo to też cieńsze kości, mniejsza ilość w, w mniejszym garnku. To cały weekend praktycznie się siedziało w domu, żeby po prostu pilnować tego. Tak, i bo... mieszać. Tak, I no. <laughs> więc to było zajęcie, że tak powiem, weekendowe wtedy. Na tej waszej grupie też widziałem, że ludzie się chwalą swoimi produkcjami, właśnie, wrzucają swoje własne autorskie. Fotki ramenów. To jest akurat bardzo fajna rzecz. Też jest kilka tych grup ramenowych w Polsce i akurat to jest wymierna, wymierna jakaś ocena tej sytuacji, jak, jak ewoluowała popularność ramenu, gdzie ludzie sami sobie w domach, często robią makaron, robią własne czaszu robią różnego rodzaju buliony, nie ograniczając się do tylko jakichś receptur z internetu czy od Pascala Brodnickiego czy innych takich gwiazd. I to jest bardzo ciekawe, bo to zwiększa świadomość też ludzi, którzy odbierają później takie posty i czytają i próbują sobie też dalej. Więc to jest jak najbardziej na plus i bardzo się cieszymy, że tak jest. No Ja czasami zastanawiam się, czy to naprawdę jest na plus, bo Wśród różnych takich gwiazd kulinarnych, widziałam kilka produkcji, kiedyś zrobiliśmy, tutaj nie będzie mówili o, konkretnie o, o kogo chodziło, ale zrobiliśmy taki konkurs wśród naszych, yy, naszej społeczności, czego nie powinno być w tym przepisie, który był, A, który tak, był podany. Ten bo pamiętam, że tam była po prostu cała masa, tak przypadkowych składników, które owszem, mogły być nawet azjatyckie, ale po prostu. Myślę, że niektórzy już trochę przesadzili, przesadzili. No i, i pytanie, gdzie jest ta granica w tym, że ktoś chce eksperymentować, ale kiedy już oddala się na tyle, że to przestaje być ta potrawa, bo przecież azjatyckich słup są tysiące i często jest tak, że zmiana jednego składnika powoduje, że nazwa potrawy się już zmienia. No tak, tutaj akurat my mamy ułatwione zadanie, bo... bo głównym naszym składnikiem jest makaron, więc teoretycznie, tak jak kiedyś wcześniej rozmawialiśmy, praktycznie każdy wywar z bulionem, który czy bulionem, nawet niekoniecznie, może być to też właśnie sos, tak jak Konrad wcześniej powiedział, posiadający makaron pszenny ramen jest supą ramen. Czy znaczy w ogóle my wiele razy rozmawialiśmy z naszymi znajomymi w Japonii, oni mówią na to sos, że to jest coś, czym są zanurzone te kluski i że absolutnie nie powinno się jeść tego do końca, bo to jest tłuste i niezdrowe, w sensie zjeść całą taką miskę tego tłustego w ich przekonaniu sosu. I my oczywiście zjadaliśmy całe, bo co zjemy w Japonii to nasze i po prostu powstrzymać się jest trudno, ale widziałem, że oni faktycznie wyjadają makaron, wyjadają hmm, tak, toppingi to i zostawiają Jedną trzecią miski, ale też mogą sobie przyjść następny raz. Tak, tak. To właśnie Prawda? chyba bardziej też o to chodzi, o to podejście do jedzenia i kulturę spożywania posiłku, która u nas wygląda po prostu inaczej. U nas zazwyczaj, jeśli coś komuś zostaje na talerzu i on nie może tego zabrać ze sobą, to jest bardzo, bardzo mu przykro. Więc ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie świadomie zostawiali jeszcze coś na tym talerzu. Ale to, co mówisz o, no może nieszkodliwości, ale to są bardzo tłuste, bogate w węglowodany wywary, które na pewno nie polepszają cholesterolu. Sam bulion i zupy na bazie kości są uważane jako top 10 superfoods, więc są bardzo zdrowe, szczególnie na przykład dla młodych, małych dzieci. Ale spożywanie tego w ilościach litr dziennie, w tej ilości też glutenu, jaki tam towarzyszy. No, oczywiście ma jakieś skutki niezbadane pewnie jeszcze przez naszych lekarzy tutaj. Ale, jeszcze że, jak się to łączy ze smogiem? Tak, i z kawą później na przykład. Może być na pewno różnie. Patrzymy. Ale polecamy. Każdemu żeby po prostu ja tyle ile może też. Często zdarza się, że goście narzekają, że mamy trochę za duże porcje. To i tak właśnie to też jest kolejna rzecz taka wyregulowana, bo w Japonii te porcje są no, dużo większe. Makaron jest dużo więcej niż na pewno w naszej jednej misce, zazwyczaj standardowo. A tutaj spotykamy się z takim niedowierzaniem, że te porcje są takie duże, że może żeby były mniejsze. Nawet gdzieś tam ktoś nam dał jakąś ocenę negatywną, że nie można brać tego na wynos później. Więc to, co kraj to obyczaj na pewno. To też chyba pokutuje polskie takie podejście do dań makaronowych, bo u nas jednak jesteśmy przyczajeni do zup z makaronem, które są Pierwszym daniem, znaczy takie coś nie funkcjonuje na świecie, bo jest przystawka, tak? a u nas to, ta przystawka ewoluowała i to jest tak naprawdę połowa obiadu, a potem dopiero jeszcze prawdziwe mięcho i prawdziwa kupa węglowodanów jest ekstra, więc ludzie nie do końca rozumieją to, że, że ramen to jest pełen posiłek i że on ma starczyć za wszystko. Ja też dzisiaj miałam taki problem, bo yy, chciałam zjeść cały ramen, bo mam problem z zostawieniem też jedzenia, dlatego że jak była mała, to mama mi mówiła, że dzieci w Afryce głodują. To jest w ogóle masakra, bo ja do tej pory mam to w głowie, że, że ja tutaj kupuję ten wypasiony ramen z tych składników, które są przywiezione z tym cułem, z tych 8 tysięcy kilometrów, a, a ja tego nie zjem do końca. Natomiast strasznie chciałam spróbować tych waszych yy, przystaweczek, różnych przekąsek i po prostu fizycznie już nie dało się wszystkiego zjeść, więc no... Tak, to ludzie mogą mieć faktycznie z tym, z tym kłopot. Czyli reasumując, nie siorbią i nie zostawiają. Tak, starają się nie zostawiać. O. I starają się siorbać. Nie. Żeby, tak, żeby było po japońsku. Tak, tak. Na siłę starają się siorbać, nie siorbają naturalnie i starają się nie zostawiać, a naturalnie raczej by zostawiali, bo nie, nie mogą dojść często, więc tak. Czyli rozpoznajesz, że ktoś się robi naturalnie? No, czasami to tak widać, że ktoś no, zainspirował się jakimś filmem, jak tam Popo na przykład. I chciałby pokazać, <laughs> że wie, co to znaczy posiorbać makaron. Ja czasami się robię. Ale ja to... w ogóle mi się wydaje, że jak się siorbie, to lepiej smakuje. Znaczy to, że lepiej podobno smakuje, to też jest jedna strona. Ale druga strona, dużo bardziej wiarygodna, jest taka, że siorbany makaron się chłodzi podczas siorbania. O, no, dokładnie. I ciężko sobie naprawdę włożyć do ust taką pakę makaronu gorącego i to jakoś tam przetworzyć. Łatwiej jest siorbnąć. Ja jeszcze słyszałem taką legendę, że się nie powinno gryźć makaronu, no bo tak. wtedy się to życie skraca. Tak, to we Włoszech chyba. W Japonii, Omerta, tak, to... w... tak, w azjatyckich <laughs> krajach bardzo często się o tym słyszy. Jak pokryziesz tak. makaron, to dorwiecie jak uza. Bruszka zębuszka. O Boże, ja czasami, jak gotuję małą ilość makaronu, zwłaszcza japońskiego, jakiejś sowy albo czegoś, to łamię na pół, żeby się w małym garnku zmieściło. No, to, to jest w ogóle... Ale Nie, to jest, to... I dlatego no, że... nam się ostatnio jakieś te chyba negatywne, te przydarzały. No. A w Wietnamie przecież... nożyczkami kroją przecież for. No to jest w ogóle. No, dokładnie, to prawda. ale jest w ogóle na to... nie więcej uwagi, albo może mam to na zdjęciu. Poszukam. Tak jest. Co byście jeszcze chcieli powiedzieć ludziom, którzy y, albo nie znają w ogóle ramenu, bo, bo się boją? Bo znam takie osoby. Y, u mnie w pracy parę osób jest takich y, bardziej y, zachowawczych, że oni by poszli, ale. Nie będą wiedzieli, co zamówić, nie będą wiedzieli, jak się zachować. Co można takim osobom powiedzieć? Znaczy, moim zdaniem najważniejsze jest to podejście, że to nie jest takie danie, które się je raz na rok, czy byłem na ramenie i nie wiem, smakował mi, czy nie smakował. Dla wielu ludzi to jest no, styl życia, i no, dla nas to oczywisty jest styl życia, bo my. Dzięki temu, że jemy, że mamy zupę miłości. Natomiast są ludzie, którzy całe swoje życie jakoś uwarunkowują od tego, czy zjedzą tą zupę, czy że przyjadą o 4:30 do Ciby, do Tomidy, i tam sobie bez kolejki zamówią numerek, i przyjdą o 13:00 zjeść tą miskę, więc muszą sobie pewnie planować cały dzień względem tego, co chcą zjeść. I takim ludziom, którzy jeszcze nie mieli okazji rzeczywiście jeść ramenu, proponujemy, jeśli wybraliby zaszczytnie dla nas nasze miejsce, żeby przeszli i bez żadnego oczekiwania, takiej, nie wiadomo, jak wydumanej procedury, zamawiania, zapytali się, co można zjeść. Co by było dobre na pierwszy raz, i na pewno ktoś z obsługi jest w stanie taką osobę. Poprowadzić. poprowadzić za rękę tak, żeby ta osoba jedząca nie czuła się jak ktoś, kto się nie zna i nie wie, bo tu się nie ma na czym znać, tu każdy ma inny smak. Jeden lubi to, drugi lubi właśnie więcej świnki, więc na pewno chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy już trafią, czuli się jak najbardziej komfortowo z tym, co jedzą, bo to ramen... W końcu jest jednym z comfort food. Zdarza się taka sytuacja, że ludzie narzekają, dlaczego ta zupa jest taka droga, dlaczego to kosztuje 20 parę złotych, 30, 30 parę złotych. Czy już świadomość jest raczej. Jest właśnie zupełnie odmienna niż to, co było parę lat temu, gdzie no, nieraz ktoś się pukał w głowę przy mnie i mówił, że panie, jak zupa za 30 złotych, czy tam za 20 parę. To były czas jarmarku dominikāńskiego, jeszcze nadmienię. Teraz myślę, że mieliśmy też kosmetyczne podwyżki w karcie. To związane z, właśnie z tym, co się dzieje na rynkach mięs. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby ktokolwiek powiedział, że jest to za wysoka cena, czy no nie wiem, jest za mało za tą cenę, czy. No tutaj akurat ten współczynnik ekonomiczny chyba się jakoś specjalnie nie odbił na nas, nie? Justyna kręci nogą grumową przeczącą. Tak. tylko koniec wypowiedzi, więc. Ja też, szczerze mówiąc, nie obsługuję gości na sali, chociaż raz mi się zdarzyło. Jeden dzień miałem taki. Tak. Kiedy to było? w jakiś piątek byłem raz kelnerem. Zdjęcia sobie ze mną robili no, pamiętam. Więc, więc no, ciężko mi powiedzieć o wszystkich gościach, a ci goście, z którymi mam jakiś tam kontakt, to zazwyczaj są właśnie tacy goście, którzy no, zamawiają bez obsługi kelnerskiej, wiedzą, co chcą i już się znamy. Albo Japończycy. Tak, Japończycy, tak, tylko nie często Japończycy też są w stanie usiąść na barze, bo w weekendy zazwyczaj ten bar też jest pełny, więc to jak się uda kogoś usadzić na barze, no to tak. A trzeba u was robić weekendy rezerwacje? U nas się nie da robić rezerwacji. My nie prowadzimy ani rezerwacji, ani dowozów, ani wynosów, ani żadnych takich dziwnie. My staramy się być tacy zwy zwyczajni. Podobno kolejki się zawijają aż za węgło. <laughs> za węgieł. <laughs> Kim był węgieł? <laughs> To był, to były był takie czasy. To był Winkiel, tylko przeprowadził się do Krakowa ale się zmienił. Jingle. <grym> brat Jingle. Wy macie wegański ramen w karcie, czy nie macie? Nie mamy. Nie macie, nie mamy. no właśnie, bo teraz przy okazji, jak mówiłaś o tych podwyżkach cen mięsa, ja też przeczytałem taki artykuł, że 37% ludzi młodych się deklaruje jako ograniczających mięso, flexitarianizm, ruchy proekologiczne, ruchy prozwierzęce itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jak wy się na to zapatrujecie? Ludzie wam bardzo marudzą, że nie ma tego wegańskiego ramenu? Marudzą. Bardzo marudzą. Bardzo Te... często się pytają na Facebooku. Wysyłają bardzo dużo wiadomości. Czy mamy wegański, wegetariański? No, na razie nie mamy. Tak. Generalnie przez całą naszą przygodę Byliśmy nastawieni raczej na no, niekoniecznie pro, nie, może nie anty, jeśli chodzi o wegański ramen, ale żadna z opcji, jakie robiliśmy czy próbowaliśmy robić, bo też wielokrotnie podawaliśmy taki ramen, na przykład na wszystkich edycjach openera, to nie było danie, które ktokolwiek z nas by jadł ze smakiem, a staraliśmy się zawsze robić. Wszystko tak, żeby odpowiadało naszym standardom przede wszystkim. I dlatego też jakieś prace nad tym projektem zostały zawieszone na długo, a wręcz odsunięte po prostu. Ale w związku z tym, że też nam się trochę zmienia w głowie i też mamy jakieś nowe pomysły na to, co można zrobić, a czego nie można... I czy to mięso rzeczywiście jest odpowiedzialne za to, co smakujemy, czy czujemy, czy jego brak pogorszy smak tak, tak, tak zaprojektowanej zupy. Możemy powiedzieć, i tu poproszę jingle. Taki, jaki chcesz ten jingle? niebieski. Będziemy mieli w karcie już wkrótce, wegański ramen i będzie to bardzo ciekawa smakowa opcja zarówno dla osób, które nie jedzą mięsa, jak i dla tych, które jedzą mięso. To jest oficjalna zapowiedź. To już chyba piąta oficjalna zapowiedź. Słuchajcie, nasz podcast po prostu jest Są, w szpach. Super. Tak. Same coming out. Same coming ma, out. Macie jeszcze coś do ogłoszenia? Słuchajcie. Hmm. Bierzemy ślub, to już jest ogłoszone. <laughs> A wy, jakie wy macie może rzeczy do ogłoszenia? Ja się przygotowuję do skończenia. Rozprawy habilitacyjnej, więc też trochę ten bloku nas kuleje, dlatego że Jest ciągle co tam. Robić. Tak, ciągle tam piszę o betonie i polimerach zamiast o ramenie i, i pięknych widokach w Japonii. Ja to tradycyjnie planuję dominację nad światem, więc jak ktoś jeszcze nie wszedł na miejsce, nie ogarnął ogarną naszego podcastu na Spotify czy na Google Podcast, no to wchodzi, gwiazdkuje, recenzuje. I w ten sposób przyczynia się do naszej dominacji nad światem. I my też w to wchodzimy dziś. A wracając do tej Twojej, no trudno powiedzieć, podróży, do tego mieszkania przez pięć lat w Japonii, czy masz jakieś ulubione smaki stamtąd? przykład któreś konkretne prefektury albo miasta? Bo ja muszę przyznać, że mój ukochany ramen to jest Hakata Ramen z Wukuoki, no bo ten kotsu i dodatkowo jeszcze tam wzbogacone. Zawsze... O, on też jest takim właśnie solidnym zawodnikiem w historii ramenowej hakata stylu. Też pasuje mi ten taki trochę bardziej twardy makaron. O, jest fajny. Mam. Jeśli chodzi o y, nudle, to szczerze mówiąc, ze wszystkich krusek, jakie jadłem, najbardziej mi odpowiada Zaru soba. Y, w ogóle soba jest przepyszna, też na słodko, smażona soba, Jaki soba. Super. I z lokali, które najczęściej można powiedzieć odwiedzałem, czy z których najwięcej razy jadłem i jestem pewien, żebym chętnie spróbował, to jest taki lokal Ida Soba w Harumicho. To jest część Fuciu, Tokio. I myślę, że to właśnie tu. Chodzi w grę ta bardzo długa debata, jaką prowadziliśmy poza anteną. Jeśli chodzi o powtarzalność danego dania, to Japończycy przez takie skupienie się wręcz jak Zen na tym jednym jednym produkcie, oni sobie tak można nie zdemolowali, ale poukładali rynek jedzeniowy, że każdy może pójść w danym momencie, sobie zjeść to, na co ma ochotę, i to będzie tak przyrządzone, jakby chciał, albo tak, jak lubi. To, czy chce coś nowego zobaczyć, czy nie, to już jest inna rozmowa. Tutaj u nas niestety jeszcze nie mamy takiej dostępności, bo zazwyczaj ta rozmowa, ta debata na temat. Gdzie zjeść, a gdzie nie jeść, się kończy na jakichś kłótni albo absurdalnych argumentach. Tu jest lepiej, tu jest nie lepiej. No, po prostu powinno być w każdym miejscu przede wszystkim powtarzalnie tak samo, żeby ktoś, kto lubi ten smak, jaki dany w kuchni czy osoba zawiadująca kuchnią pre, pro, proponuje, mógł po prostu pójść tam w, w danym momencie i zjeść to, na co ma ochotę, a nie. Pójść gdzieś i no, nadziać się przysłowiowo na coś, co myślę, że będzie inaczej smakowało. To poprosimy Cię, żebyś nam później dał namiary na ten sklepik z sobą, bo na pewno nasi yy, słuchacze a zwłaszcza członkowie naszej grupy Japonia Budżetowo z chęcią by skorzystali z Twojej rekomendacji. Także wrzucimy do opisu adres pod odcinkiem. Wrzucimy. No dobra, a skoro ta powtarzalność, no to czy to przypadkiem nie zamyka szansę, żeby zmienić menu i żeby e, spróbować właśnie samemu zrobić coś nowego, tylko trzeba właśnie być, jest taki dylemat, prawda, czy być wiernym gustom tych stałych klientów, czy samemu się nie nudzić i próbować nowych rzeczy w kuchni. No to tak jak z każdym rzemiosłem, które coraz bardziej ma dylemat czy ocierać się o sztukę, czy pozostać tylko rękodziełem, rzemiosłem powtarzalnym, każdy autor sam decyduje, czy chcemy spróbować, zaprezentować kolejny, lepszy efekt naszych podróży, czy to kulinarnych, czy jakby Wewnątrz siebie, czy wewnątrz własnych jakichś tam upodobań, czy chcemy po prostu ponawiać to, co już jest starym, dobrym, sprawdzonym przepisem na życie czy na danie. A jaką wymać w filozofię? My mamy filozofię taką, że jedno nie wyklucza drugiego, to znaczy utrzymywanie jakości, czy powtarzalność to nie jest. Kara, tylko to jest też coś, w co trzeba włożyć dużo wysiłku. Natomiast bez tego, bez powtarzalności nie ma sensu eksperymentować, ponieważ no, każdy eksperyment będzie zakończy się tylko na fazie eksperymentu. Można powiedzieć, że każde gotowanie byłoby eksperymentem gdyby nie powtarzalność. No nie? Natomiast bardzo fajną opcją, i to też funkcjonuje w Japonii, jest dodatkowe sezonowe menu, czyli Mamy stałe pozycje plus coś ekstra, mhm. co zresztą w Polsce się pojawia, bo gdzie teraz nie obejrzymy się, to wszędzie są szpalagi, nie? <grym> Więc coś takiego już zaczyna się pojawiać, że ta sezonowość u nas też jest w Polsce dostrzegana i wykorzystywana w kuchni. Jako atut. Macie jakieś jeszcze asy w rękawie, którymi byście się chcieli z nami podzielić? Czy? A które nie są tajne, bo słuchajcie, zaraz nam tutaj Aki ten ramen założy klauzulę tajności na cały podcast? Mamy parę, którymi byśmy mogli się podzielić, ale niekoniecznie możemy. Tak czy siak sprowadzają się one głównie do tego, że jak tutaj uporządkujemy nasze sprawy, takie wewnętrzne, wewnętrzne powiedzmy, i wszystko się ustabilizuje, to zamierzamy dalej się rozwijać w tą stronę, którą już podążamy od jakiegoś czasu razem. Czyli w lipcu szukamy u was nowych smaków. Mm, tak, tak. Można powiedzieć, że zdecydowanie nowych smaków można poszukiwać. Nie tylko ramenowych, też na pewno jeśli chodzi o wina, zapraszamy do nas. No i trzeba śledzić wasze pewnie socjale, i wasze strony. Tak, tak można. Zareklamujcie się szybko, gdzie tam was można. A www.facebook.com www slash akita dobre nudle. Prawie <grym> jak Szukajcie też grupy Ramen Armia. Tak. Która jest tajna. Która jest jest tajna. trochę tajna. I przynależność w niej to pewien, pewnego rodzaju zobowiązanie, że będziecie wspierać Rameniarze. rameniarzy. Tak. To takie ślubowanie wręcz. To myślę, że tym możemy optymistycznym i smacznym wielce akcentem zakończyć. Pierwszy odcinek naszego podcastu. Na wyjeździe. Na wyjeździe, więc, jeżeli gdzieś jakieś motory słyszeliście, albo tupot małych stóp, które nam tutaj goniły muchy w trakcie naszego wywiadu, no to mam nadzieję, że jakoś to ścierpicie. Dzięki serdeczne za, za tą przemiłą rozmowę. To my dziękujemy bardzo. My dziękujemy I bardzo. teraz mogę też powiedzieć, że dziękujemy też, że nas umożliwiacie nam przeniesienie się, jak to Konrad mówi, szybki teleport do Azji kulinarny, bo wasze potrawy i te przystawki, zupy, właściwie tutaj też ta kwestia sporna, ramenowe dania z zupami, tudzież z sosami są Zawsze dla nas z wielką przyjemnością. I o. czy to był futrak, i teraz z trochę z takim opóźnieniem udało nam się wreszcie was odwiedzić tutaj stacjonarnie w Krakowie. No ale z jakim efektem? Więc mamy nadzieję, że wszyscy nasi um, słuchacze i członkowie naszej grupy, um, jeśli tylko będą w Krakowie, to um, Odwiedzą Kazimierz, który sam w sobie jest fantastyczny, nie tylko kulinarnie, i zapraszamy w imieniu naszych gości do Akiteramy. To jeszcze dla Was ta obiecana niespodzianka. Jeżeli traficie na Węgłową 4, to przy Barze trzeba zdradzić magiczne hasło, żeby wasz rachunek nie był tak wysoki jak w wieżowce w tej części Siedziuku. W tej części Krakowa. W tej części Krakowa. Z tej części, części Siedziuku, sindziuk, bardziej drapaczowej. I tym hasłem jest. Tony Halik rządzi. Więc wszyscy teraz notują w telefonach i jak tylko przyjedziecie do Krakowa, to z tym radosnym hasłem wybiegacie z dworca. Idziecie do baru. Idziecie do ramen baru. No dobra. Okej, okay. i tym optymistycznym akcentem nasz, naszą dzisiejszą rozmowę, nasz dzisiejszy podcast z ułamaną anteną zakończymy. Silnej ekipie z Akiteraman serdecznie dziękujemy za to, że przyjęli nasze zaproszenie do rozmowy. No i mam nadzieję, że Wy dowiedzieliście się z tego podcastu wiele ciekawych rzeczy. I dawajcie znać na naszej grupie. Z kim powinniśmy porozmawiać, kogo powinniśmy przesłuchać jako następnych pasjonatów kultury japońskiej czy kulinariów japońskich, a najlepiej jednego i drugiego. Także do usłyszenia już niebawem. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Bardzo. bardzo dziękujemy. Cała przyjemność po naszej stronie tym razem. Cześć. No i cześć, cześć. Cześć.